Jak już wspomniałeś o programie The Voice of Poland, no to jak wiemy, będzie tam troszeczkę zmian i zamieszania. Pamiętam, że ostatnio mieliśmy przyjemność rozmawiać, wspominałeś, że świetnie pracuje wam się z Margaret. No Margaret na chwilę obecną zawiesiła karierę. Mają ponoć zastąpić Natalia Nykiel. Myślicie, że sobie poradzi? Wiecie, szczerze mówiąc, to jest bardzo ciekawy pomysł. Przecież Natalia dzięki temu programowi rozwinęła skrzydła i sama stała się pierwszoligową artystką. Ostatnio słuchałem epki Natalii Nykiel, polecam wszystkim i naprawdę jest świetna. Czy się sprawdzi w roli trenera? Niech przychodzi do nas i się sprawdza. No. Świetny ma charakter, świetną muzykę robi, myślę, że tak. Właśnie będzie kolejna debiutantka, no Margaret sobie poradziła. Jeżeli nie Natalia, to kto waszym zdaniem mógłby być trenerem? To jest bardzo dobre pytanie. Zaraz po Lajanie i po tobie i po panu. Wiecie, to tak naprawdę wy sobie odpowiedzcie na to pytanie jako widzowie. Myśmy już troszeczkę przeszli w tym programie, poza tym nie sprawdzaliśmy się też z wieloma znanymi nam osobami przed programami i znamy się bardziej, lepiej lub gorzej, to do was tak naprawdę, ponieważ należy ocenienie tego, bo nam się z każdym będzie dobrze pracować.